Dni Wielunia 2011, a w zasadzie trzydniowy teatr historii tak naprawdę rozpoczął się w miniony piątek od specjalnej konferencji prasowej w Wieluńskim Muzeum. Wzięli w niej udział organizatorzy całego przedsięwzięcia na czele z burmistrzem Wielunia. Ten program, który wspólnie tutaj współsiedzącymi przygotowywaliśmy, powoduje, że najpierw trzeba mieć odrobinę szczęścia, potem skoro Wieluń już tyle wycierpiał i tyle jakby nawet to przesłanie, które w ostatniej chwili zostało jakby wspomniane, że odpalimy te znicze ponad 1200, żeby z tego Wielunia szła ta informacja, to przesłanie, że Wieluń naprawdę jest miastem pokoju, pojednania, przebaczenia. Narodowe Centrum Kultury nie boi się wyzwań i rzeczy nowych i nowego podejścia do historii. Cieszymy się bardzo, że zyskaliśmy takiego partnera, który również nie boi się na takim trudnym terenie operować w osobie pana Bogusława Wołoszańskiego, ale i władz Wielunia, które myślę mogą być wzorcem dla innych miast, jak własną historię należy traktować, jak kształtować tożsamość małych i dużych miejscowości, ich mieszkańców. W tym mieście zaczynamy coś w ogóle eksperymentalnego, czego w ogóle nie było. Teatr uliczny w wielkiej skali. W miejscu, gdzie ta wojna pokazała swoje najbardziej takie okrutne oblicze, gdzie bomba trafiła w kościół farny, gdzie bomby trafiły w szpital. Trzeba zrobić coś dla młodych ludzi, przede wszystkim dla nich. Trzeba im to przekazać, ale trzeba wykorzystać najprzeróżniejsze współczesne środki komunikacyjne oraz zachęcić ich do tego, żeby przyszli, zobaczyli, również i muzyką. I nagle okazało się, że tak jak my, myślą inni ludzie. Między innymi luk. Na końcu tego wszystkiego są gdzieś tam pieniądze. Artyści, jak ja im powiedziałem, słuchajcie, ponegocjujmy. Okej, super projekt, schodzimy z ceny. Także od rzeczy wielkich do rzeczy takich bardzo przyziemnych. Jak Państwo widzą, z takimi problemami również się spotykaliśmy. W konferencji wzięli udział również aktorzy grający w produkcji telewizyjnej Bohater poświęconej Zygmuntowi Patrynowi, dyrektorowi Wielońskiego Szpitala. W tytułową rolę wcielił się aktor Łukasz Nowicki. To piękne czasami, że może się kilka jakby faktów złożyć w całość i pojawić się tego typu propozycja jak ta, dzięki której jestem w Wieluniu. Kiedy pojawia się propozycja po pierwsze interesującego tematu, po drugie zagrania wspaniałego człowieka i bohatera i jest tak naprawdę też co zagrać z punktu widzenia aktorskiego. Wreszcie tę propozycję składa mi Bogusław Wołoszański, którego bardzo, naprawdę bardzo cenię. Spotykamy się już chyba czwarty raz przy różnych sytuacjach, bo był i Gering, czyli troszeczkę inaczej, wiele lat temu. Był i Komandos rosyjski i tak dalej, i tak dalej. Teraz nadszedł czas na prawdziwego tak naprawdę bohatera. I te wszystkie fakty się składają i teraz właśnie mam szansę być aktorem dzisiejszego wieczoru i w Modlinie kilka dni temu. Bardzo się cieszę, że ponownie mogę współpracować z panem Bogusławem. Bardzo dziękuję ci, Boguś, że zaprosiłeś mnie do tej realizacji. Proszę państwa, no to przedsięwzięcie ogromne, bardzo interesujące. Pracuję już 30 lat na scenie. W plenerze, w takim przedsięwzięciu będę brała udział po raz pierwszy i z ogromną ciekawością czekam na to, co się wydarzy. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Jest to pierwsze tak poważne przedsięwzięcie moje filmowe, także jest to dla mnie podwójnie wyjątkowa sytuacja. Jest to dziewczyna niewidoma. Także podwójnie też jest to ciekawe zadanie aktorskie dla mnie. I czekam na wieczór z wielką niecierpliwością i z wielkim zaangażowaniem. Dziękuję. Pierwszą część zdjęć do bohatera nakręcono wcześniej w Modlinie, a te w Wieluniu późną nocą z piątku na sobotę. Jednak tego Państwu nie możemy pokazać, ale za to widzicie w tej chwili zdjęcia z planu filmowego i prób, które odbywały się m.in. na ulicy Sienkiewicza w piątkowe wczesne popołudnie. A jeśli chodzi o konferencję, to do Muzeum Ziemi Wieluńskiej został ponadto zaproszony naoczny świadek bombardowania Wielunia Stanisław Sęczkowski. Więcej o tym już w temacie tygodnia.